Przed nami mecz 10 serii, pierwszy mecz 10 serii PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gwardia Opole podejmuje Piotrkow i Janina Piotrków Trybunalski. Kłania się Grzegorz Chodkowski, TVP Sport. Zapraszam Państwa na inauguracyjny mecz właśnie 10 serii. 6, tymczasem jest pierwsza bramka, Andrzej Widomski. Na pewno jest jednym z głównych kandydatów na środek rozegrania. Tymczasem mocne wejście na zewnątrz Marka Mączki. Zwód przez przełożenie, ale nieskuteczny. Będzie miał szansę rehabilitacji, ależ jest kapitalna obrona. Kacper Ligarzewski. Kawka, ależ piękna bomba z podłoża. To jest jego jeden z firmowych rzutów. Marcin Matyjasik, numer 10. Ale świetnie Adam Malcher wyczuł teraz 10 zwycięstw po stronie Gwardii, 3 remisy i 6 zwycięstw Piotrkowa Janina, więc no, lekka przewaga, jeśli chodzi o bilans dla gospodarzy dzisiejszego spotkania. Ale jak będzie tak rzucał Matyjasik junior, no to może być różnie. Albo właśnie dogranie do jednego z zawodników znajdujących się na kole. Tymczasem no, wyprowadzona w pole opolska defensywa, niepilnowany tam Wawrzyniak. I znów świetna asysta, ale nie ma gola. Świetna asysta Widomskiego, Jankowski jednak po tej wkrętce niezadowolony. Blisko straty, gra pasywna i znów dogranie do niesamowitego Jankowskiego. Ależ on tam szaleje za plecami, drodzy Państwo. Andrzej Widomski zatrzymany przez Ligarzewskiego. Brawo dla tego oto dżentelmena. I piłka wpadła po tym kośliwym rzucie z biodra, zasłonięty Ligarzewski. Jasik, Surosz z 9 metra, ale na posterunku Adam Malcher. Mur defensywny Piotrkowa Janina. Oddał rzut Moczka, ale na posterunku Kacper Ligarzewski. Proszę Państwa, po pierwszej części pierwszego spotkania 10 serii PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych Gwardia Opole wygrywa, ale tylko jedną bramką. Była szansa na odskoczenie. Pierwszy raz w tym meczu na 3 trafienia. Do 3 razy sztuka w ostatnich akcjach. Szopy, zawodnik z numerem 11. W odpowiedzi bramka też z prawego skrzydła. Próbuje zdemontować atak pozycyjny gości. Złe podanie do Paczyśnego. Będzie kontra. Wyłapał tę piłkę w kontrze. Kucharzyk, ale nie ma gola. Kapitalnie broni Kacper Ligarzewski. Matyjasik, Piotr Cwat na linii 7 metra. Pierwsze tempo, ale broni Adam Malcher. Mączka wrócił na koło. Świetne podanie Mączki i zakończona akcja przez Mateusza Jankowskiego. Ależ tam wypatrzył. Spokojne rozgrywanie akcji. Surosz. Strong. Ale zatrzymany przez Adama Malchera Matyjasik. Coś niebawełego. Co robi w bramce Adam Mach? Domski nie dograł dobrze do Jankowskiego. Szukał tego podania. Rzut przez całe boisko do pustej bramki. I jest gol kontaktowy Piotrkowa Janina. Wściekły tam na swoją drużynę. Andrzej Widomski robi te susy i robi przewagę. I Piotrkowa Janin przed zadaniem wyłuskania tej piłki, obronienia i doprowadzenia do remisu. Tymczasem Ligarzewski. Ligarzewski na 2 razy Gwardia. Nie udało się z rzutu bieżnego z podłoża. Wyżej wyszła drużyna Piotrkowa Janina do Gwardii. Widomski w okienko, kapitalna bramka. Piotrkowa Janina bliska przyjęcia piłki. Gwardia, jest przyjęta piłka. Kontra Gwardii, proszę Państwa, Michał Ścisłowicz. Proszę Państwa, nie ma już tutaj żadnych wątpliwości. 26 Gwardia, 22 Piotrkowa Janina. Jest 4. zwycięstwo w sezonie Gwardii Opole, która zgodnie z zapowiedzią, tak jak mówiliśmy na samym początku naszej transmisji, chciała przełamać passę tutaj 3 porażek z rzędu. Adam Malcher, drodzy Państwo, nie było wątpliwości. Dzisiaj kilka sytuacji nieprawdopodobnych, których bronił Adam Malcher. Drodzy Państwo, to wszystko z naszej strony. Za uwagę i za wspólnie spędzony czas dziękuję. Grzegorz Chodkowski, TVP Sport. Zapraszam do oglądania kolejnych transmisji z meczów 10 serii PGNiG Superligi. Do usłyszenia, do zobaczenia.